Dzień dobry, bardzo się cieszę, że zaprosiliście mnie dzisiaj do swojej kuchni, a spotykamy się po to, żeby wspólnie gotować z książki. Książka nosi tytuł Moja babcia gotowała dla Gierka, bo to jest fakt, nie legenda. Tak, to jest fakt. Teściowa moja gotowała dla Gierka. Jest ze mną pani Ania i jej syn Aleksander Szojer. Proszę mi powiedzieć, co dzisiaj będziemy gotować. Zrobimy szpajzę. Co jest nam potrzebne? Potrzebne są jajka, cukier, żelatyna, no i bakalie. Użyjemy rodzynek, do nadania smaku będą cytryny i to właściwie chyba wszystko. Jeszcze użyjemy czegoś dodatkowego, co pokażemy na końcu, jako niespodziankę. To jest w miarę lekki deser, cukru tak naprawdę jest bardzo niewiele, w sumie chyba użyjemy 5 łyżek cukru na wszystkie nasze, tam mamy 5 jajek, 5 łyżek cukru, także naprawdę tego jest niewiele, nie ma tłuszczu. Także w porównaniu z innymi deserami jest stosunkowo lekki, można powiedzieć. Deser fit. To był podstawowy deser na weselu. I na takich w ogóle chyba uroczystościach rodzinnych. Tak, no ale wesele to tak ogólnie nie, bo komunie też, ale wesele to już było zawsze, szpajza musiała być. Nie było wesela bez szpajzy. Czas na deser. Widać, że się udał. Tak, wyrósł pięknie. No właśnie, trzyma się. Mówisz wyrósł, ale to w zasadzie chodzi o puszystość chyba tej pianki. Tak. Wyrósł przy ubiciu. Właściwie bardziej nie opadł, bo to, no właściwie to jest najważniejsze, żeby w tym procesie ta pianka się utrzymała. Jest kolorowo. Dodaliśmy trochę galaretki kolorowej, ozdóbek. Tutaj można być bardzo kreatywnym, kto co lubi. No i... Będziemy zaraz smakować. Za chwilę będziemy smakować, dokładnie.